Witamy Was serdecznie. Z tej strony Krzysztof Binczak oraz Adam Pach. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo, w którym zobaczycie przygotowaną przez nas listę 10 najbardziej oczekiwanych ścieżek dźwiękowych roku 2016 według redakcji gamemusic.pl. Miejsce 10. Bound. Gra Bound jest trzecią produkcją zespołu z polskiego studia Plastic, która przygotowywana jest z myślą o konsoli Sony. Za muzykę w Bound odpowiada Oleg Szpudejko, ukraiński kompozytor muzyki elektronicznej. Jego twórczość to połączenie syntezy, instrumentów akustycznych i masywnych pogłosów, a czasem wycieczki w stronę klasycznego komponowania na fortepian. Bound muzycznie, graficznie i fabularnie będzie definicją słowa oniryzm i właśnie dlatego, jeśli posiadacie PS4, musicie zainteresować się tym tytułem. Miejsce 9. Unravel. Zakochaliśmy się od pierwszej chwili, kiedy ujrzeliśmy uroczego bohatera gry platformowej Unravel, stworzonej przez zespół Coldwood. Wcielamy się w Jarniego, stworka stworzonego z włóczki, który przeżywa emocjonującą przygodę swojego życia. W kwestii oprawy audio tak naprawdę wiemy niewiele, ale wietrzymy sukces ścieżki dźwiękowej oraz samej gry. Miejsce 8. Abzu. Abzu to ambitny projekt o wysokich walorach artystycznych od niezależnego studia Giant Squid. Miejscem akcji jest dno oceanu, a cel gry to po prostu poznawanie podwodnego świata, pływanie oraz odkrywanie sekretów głębin. Za oprawę dźwiękową odpowiada Austin Wintory, o którym wszyscy usłyszeli dzięki skomponowanej muzyce do Journey. Kompozytor niczego nikomu nie musi udowadniać, a pierwsze próbki muzyki wskazują na to, że będziemy mieli do czynienia z jedną z najciekawszych ścieżek dźwiękowych w tym roku. Miejsce 7. The Last Guardian. Po wielu perypetiach związanych z przeciąganiem premiery gry, prawdopodobnie jeszcze w tym roku będzie nam dane poznać historię głównego bohatera i jego ogromnego przyjaciela, The Last Guardian. Produkcja wyróżnia się na tle pozostałych tytułów za sprawą unikalnego designu lokacji oraz niepowtarzalnej narracji. Bardzo miło wspominamy ścieżki dźwiękowe z Ico oraz Shadow of the Colossus, dlatego liczymy tym bardziej, że w nasze ręce trafi prawdopodobnie jeden z najciekawszych albumów tego roku. Mimo tego, że nadal nie wiemy, kto stanie za produkcją muzyki. Miejsce 6. Final Fantasy 15. Spora część miłośników Final Fantasy od kilku lat z wypiekami na twarzy czekała na jakiekolwiek informacje o kontynuacji ukochanej przez graczy serii spod znaku Square Enix. Ze wstępnych zapowiedzi wynika, że jeszcze w tym roku gracze zagrają w długo oczekiwaną japońską produkcję. Nie ukrywamy, że zaprezentowane w trakcie dema Final Fantasy 15 Episode Duskae kompozycje autorstwa Yoko Shimomury brzmią obiecująco. Czekamy na dynamiczne oraz melodyjne utwory, do których kompozytorka zdążyła już nas przyzwyczaić. Miejsce 5. Nier Automata. Bardzo dobrze wspominamy niepowtarzalną ścieżkę dźwiękową do Niera, który jako gra w 2010 roku nie został należycie przyjęty przez graczy i krytyków. Prawdopodobnie kontynuacja ma szansę to zmienić, a fakt, że Keiichi Okabe bierze udział w projekcie, tylko podgrzewa atmosferę wśród naszych redaktorów, którzy lubują się w produkcjach japońskich. Miejsce 4. Deus Ex – Rozłam ludzkości. Raz jeszcze dane nam będzie wcielić się w Adama Jensena, który tym razem walczy z terrorystami w różnych zakątkach świata, wykorzystując w tym celu swoje zmodyfikowane ciało. Bardzo dobrze wspominamy ścieżkę dźwiękową do Deus Ex – Bunt ludzkości, dlatego po cichu liczymy, że może i tym razem Michael McCann nas miło zaskoczy skomponowaną przez siebie muzyką w klimatach cyberpunku. Miejsce 3. Syberia 3. Trzecią odsłonę kultowej serii gier przygodowych autorstwa Benoît Sokala i francuskiego studia deweloperskiego Microids zagramy jeszcze w tym roku. Po raz kolejny przeniesie nas do mroźnej i mało przyjaznej krainy, gdzie będziemy kontynuować wątki z wcześniejszych odsłon cyklu, przeżywając kolejne perypetie młodej prawniczki, Kate Walker i jej przyjaciół. Muzyką zajmie się ponownie Inon Zur, który pod koniec ubiegłego roku poczęstował nas wstępnie pięknym tematem głównym do nadchodzącej gry. Liczymy, że cała ścieżka dźwiękowa będzie stała na tak wysokim poziomie. Miejsce 2. The Banner Saga 2. W tym roku przeniesiemy się do fantastycznej krainy zainspirowanej mitologią ludów skandynawskich, którą pokaże nam Austin Wintory dzięki muzycznym pejzażom. Poprzez zimne ostępy północnych lądów
Będą nam towarzyszyć prawdopodobnie niezwykłe brzmienia rogów francuskich, śpiewów, bębnów i skrzypiec. Jesteśmy podekscytowani kontynuacją tej świetnej gry, ale w szczególności czekamy na ścieżkę dźwiękową. Miejsce pierwsze. Samorost 3. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Trzecia odsłona przygodowej serii autorstwa czeskiego studia Amanita Design jest jedną z najbardziej oczekiwanych gier wideo tego roku. My natomiast z niecierpliwością oczekujemy ścieżki dźwiękowej autorstwa Tomasza Dworzaka, który zdążył już nas oczarować swoją niezwykłą muzyką z Miasta Robotów do gry Machinarium. To by było na tyle. Dziękujemy za uwagę i czekamy na Wasze komentarze oraz propozycje co do najbardziej oczekiwanych ścieżek dźwiękowych roku 2016. Żegnają się z Wami Krzysztof Binczak oraz Adam Pach.